Mimo świąt posłowie opozycji nie przerywają swojego protestu. Politycy Platformy i Nowoczesnej zostają na sejmowej sali plenarnej przynajmniej do 11 stycznia. Wtedy właśnie powinno rozpocząć się pierwsze posiedzenie Sejmu w 2017 roku. Posłowie PO i Nowoczesnej sali plenarnej nie opuszczą ani w święta, ani w Sylwestra, ani w Nowy Rok. Politycy jednej i drugiej partii układają grafik, kto i kiedy może zostać na sali. Są w stenogramach, podobno liczyli głosy, ale problem w tym, że nie było ich na sali. Poseł PSL i posłanka Kukiz 15 zaprzeczają, jakoby byli sekretarzami podczas głosowania nad budżetem. Opozycja żąda dymisji marszałka Sejmu. Krystian Jaruba stwierdzi, że na salę kolumnową wszedł tylko na półtorej minuty. Elżbieta Borowska dodaje, że głosów też nie liczyła. To kolejny argument dla opozycji, że głosowanie nad budżetem mogło być nieważne, a kworum nie było. Marszałek Marek Kuchciński wcześniej zapewniał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. W czwartek na Twitterze tłumaczył, że dwoje wyznaczonych sekretarzy się nie stawiło. Po chwili jednak ten wpis skasował. Tysiące syryjskich rebeliantów i cywilów, w tym członków rodzin bojowników, wciąż czeka na ewakuację z ostatniej okupowanej przez rebeliantów części Aleppo. Zła pogoda utrudnia końcową fazę operacji. W Aleppo pozostało jeszcze dużo ludzi, ale trudno jest ocenić, ile dokładnie. W mieście spadł śnieg, a ludzie przy minusowych temperaturach oczekują na ewakuację. W mediach społecznościowych widać zdjęcia rodzin stłoczonych wokół ognisk w skrajnie trudnych warunkach pogodowych, przy opadach śniegu i deszczu ze śniegiem. Dwóch policjantów w gangu, który napadał metodą na policjanta. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang w sumie składający się z 8 osób. Prawdziwi policjanci w samych napadach nie brali udziału, ale dostarczali ważnych informacji. Przestępcy wyposażeni w broń i policyjne mundury udawali, że poszukują narkotyków. W ten sposób wchodzili do domów i mieszkań. Zabierali pieniądze, a swoje ofiary skuwali i grozili im bronią. Dariusz Michalczewski do piątku pozostanie w policyjnej izbie zatrzymań. Słynny bokser trafił tam w środę po interwencji w jego gdańskim mieszkaniu. Dalsze losy Michalczewskiego zależą od badań białego proszku, który został znaleziony w domu boksera. Nieoficjalnie wiadomo, że mogła to być kokaina. Policję do domu wezwała żona Michalczewskiego, mówiąc, że jest ofiarą przemocy domowej. Teraz temu zaprzecza i tłumaczy, że w ich domu nigdy do przemocy nie dochodziło.